Halo, dzień dobry, dzisiaj wszystko o solnisku. Zwykle mamy ich około 8 na mapie i zwykle około połowy znajduje się bardzo blisko lądu, choć czasem niektóre wywala na środek głębokiego oceanu, ale raczej nie uświadczycie ich przy samej granicy, choć zauważyłem, że jedno solnisko lubi się wygenerować obok lunarnej. Krajacze ciastek, znane też jako kakikatery, znane też jako słone dziadostwo, występują w sporych grupach na solnisku, gdzie właściwie nie ma niczego specjalnego oprócz solnych formacji. Sól ma bardzo szerokie zastosowanie, zaczynając od lepszych lodówek spowalniających gnicie czterokrotnie, do których to jednak możemy wrzucać jedynie składniki potraw, przez przyprawę Worley'ego, sól zwiększającą wartość leczenia przyprawionych dań o 25%, po zebrany pył, który może zostać użyty do wytworzenia od 3 do 5 tulecytowych kawałków, przy czym z góry zaznaczę, że nie jest to zbyt wydajne źródło tulecytu, ale jeśli się boicie Fjellvivera, to jest ono chyba jedyne legitne. Zebraną sól zabieramy do archiw, aktywujemy je opalem, który wytwarzamy Wilsonem bądź przemieniamy gwiezdne berło w księżycowym ołtarzu, odpieramy atak, rekonstruujemy zieloną laską, wszystkie laski wytworzyć przy antycznej maszynie pseudonauki w ruinach, następnie szukamy czerwonego kibelka, aktywujemy go, bierzemy skondensowaną wiedzę, zanosimy do rozety, zbijamy centypida, nim latające gówna go aktywują, najlepiej jeszcze przed aktywacją archiw, ale jeśli nie zdążycie, atakujecie go 3-4 razy po jego skoku, potem dwa uniki z rzędu waszej postaci. Kładziemy wiedzę na środku rozety, szukamy odpowiedniej kombinacji, zapoznajemy się ze schematem, wytwarzamy z soli dwóch kamieni i salety zebrany pył, który następnie wsadzamy do garnka z trzema patykami. Garnki w archiwach domyślnie mają po jednym zebranym pyle. Ugotujemy w ten sposób ambrozję, która ofiarowana ćmą w archiwach sprawi, że wrócą one do swoich gniazd i zaczną je przyozdabiać, co trwa około dnia. Po tym czasie gniazdo pokryje się tulecytem, który to możemy rozkopać, by uzyskać 3-5 kawałki małego tulecytu. Tak szczerze, nigdy nie robiłem tego na survivalu, bo to cholernie dużo roboty, ale jak już mówiłem, jeśli się boicie Fjellvivera, jest to super opcja. Wierzę też, że przy dobrych farmach soli, jakąś teleportującą się po całym świecie wandą, dałoby się to zrobić całkiem nieupierdliwym procesem. Sól po rozkopaniu pozostawia podstawę, z którą nie możemy nic zrobić, będzie ona co 7-11 dni odnawiać część solnej formacji, by wrócić do pełnej formy po 3 częściowych odrośnięciach, po minimalnie 21, a maksymalnie 33 dniach. Rozkopanie maksymalnie rozwiniętej formacji daje 1-2 sole, szanse są 50-50, każdy kolejny rozkopany stopień daje tylko 1 sól. Dlatego teoretycznie, jeżeli wam bardzo zależy na soli, opłaca się rozkopywać jedynie pierwszy stopień, jako że w najlepszym możliwym przypadku dostaniecie wtedy 2 razy więcej soli, ale jednak wymusza to na graczu odwiedzanie solnisk co te 7-11 dni, więc no, nie potrzebuje masz tyle soli, a nawet jeśli wydajniej jest odwiedzać inne solniska i na nich oskopywać do końca solne formacje. Solne dziady strzegą łodzi i będą atakować łódź gracza, jeśli podpłyniecie za blisko. Robią to wskakując na łódkę i przewracając się przez nią na wylot, tworząc jednocześnie dziurę. Jeśli je zbijecie, zapobiegniecie dziurze, mamy na zbicie około 3 sekund. Solne dziady mają po 100 punktów życia i zadają 20 punktów obrażeń w momencie wskoczenia na pokład i tylko wtedy. Dopią mięso potwora i 50% na skorupki, które są na głowie bezużyteczne, bo tworzymy z nich hełm dający 70% redukcji obrażeń, ale potrzebujemy ich aż 10 do odnowienia domku kebabki. Jeśli rozwierdzą wam łódkę, będą przed wami uciekać przez 30 sekund, by potem znów zaatakować, odnawiają się co 90 sekund po zabiciu. Jest na niej fajna metodka, wymyślana przez alexego.pl, link w opisie. Polega na zbudowaniu zesadzonych giga drzew muru, a następnie przepchnięciu jako Woody gęś solnych dziadów za ten mur. Z góry mówię, że perk na dłuższą przemianę się bardzo przyda, a perku na szybszą gęś nie bierzcie, bo łatwiej się popycha kakikater wolną postacią. Krytyczne jest także rozmieszczenie drzew, bo jeśli posadzicie je zbyt gęsto, część nie wyrośnie i będą dziury w murze, a jeśli za rzadko, to też będą dziury w murze. Dlatego postawcie na łodzi sadzonki giga drzew w takich odległościach, by postać nie mogła pomiędzy nimi przejść, ale i tak maksymalnie szeroko. Jeśli zrobicie to dobrze, będziecie mogli wrzucać kakikatery do zagrody przez sam mur, przepychając je przez niego, gdy one będą się o mur blokować. Co ciekawe, kakikatery spożywają drewno i patyki i możecie ich użyć, by nieco sobie robotę ułatwić. Oprócz rozstawienia, krytyczne jest tak samo umiejscowienie naszego bajtu, bo jeśli zbudujecie go za daleko, kakikatery będą nurkować i spawnować się z powrotem na środku solniska. Na dodatek każdy kakikater ma osobną lokację, którą uznaje za dom, dlatego zapora powinna być ustawiona maksymalnie na środku solniska. Polecam też obudowywać raczej małe solniska i potestować to na jakimś nowym świecie na komendach, by potem budując taki obiekt na swoim świecie mieć wszystko wyćwiczone i wiedzieć, co może pójść nie tak.
W przypadku większych konieczne będzie postawienie kilku zagód, ale jeśli to zbudujecie farminie soli z czystą przyjemnością, zwłaszcza jeśli gracie wandą, przy kopaniu soli bardzo się też przydaje pomarańczowy amulet. Jako ciekawostka na koniec dorzucę, że stolne figury mogą być odniesieniem do zamienienia żony, nienawidzę żony, Lota w słup soli przez Boga, po tym jak się obejrzała uciekając z Sodomy, jako że widać tutaj ludzką sylwetkę zastygniętą w przerażeniu. Dziękuję za oglądanie i cześć.